szanowni koledzy, bardzo ważny moment. Tak naprawdę myślę, że z wielu zamieniłoby się z wami miejscami, aby tę nominację otrzymać i móc powiedzieć, tak, rzeczywiście jestem w kadrze sportowej Polskiego Związku Piłkarskiego. Więc zapraszam po raz kolejny szanownych panów. Oczywiście przekażę nominację na ręce trenera Jakuba Ofiarskiego i on już będzie później dalej wręczał. Dodam, że nominacje do kadry sportowej Polskiego Związku Piłkarskiego są nadawane decyzją zarządu głównego i tak naprawdę każdy jest sygnowany podpisem pani prezes Beaty Olejarz i to rzeczywiście jest w naszym stowarzyszeniu już taka najwyższa nominacja. Układ jest zupełnie losowy, nie ma tutaj żadnego alfabetu, tak po prostu zwyczajnie jeszcze przemieszam. Wszyscy są równi. Także zapraszam do nas kolegę Jarosława Sobolewskiego po odbiór jego nominacji do kadry PSS w Karstu Karpiowym. Wielkie brawa dla Janka. Zapraszamy kolejnego naszego kolegę z ogromną przyjemnością. Witamy w naszym kolegę Pawła Krzymianowskiego. Zapraszamy Karola Kułakowskiego. Brawo na Karola. Paweł Pajkowski. Witamy Pawła. Rafał Szybki. Tam po raz kolejny.